Mówiliśmy o naśladowaniu błony komórkowej i jej różnych fragmentów i funkcji. Warto również powiedzieć, że prowadzone są próby autoreplikacji, czyli naśladowania procesów replikacji w organizmach żywych. Z przeprowadzonych doszczykach takich reakcji najbliższa procesom prebiotycznym jest reakcja kondensacji trideoksynukleotydów do heksadeoksynukleotydów. Bardzo dużo dyskusji w literaturze związanych było z reakcją przyłączenia tego związku do tego związku. Autorzy tłumaczyli wzrost wydajności tej reakcji po dodaniu substratu tym, że jest to autoreplikacja, że dodanie tego związku, który jest związkiem końcowym w tej reakcji, powoduje, że ta cząsteczka wiąże się wiązaniami wodorowymi z tym fragmentem, ta cząsteczka wiąże się wiązaniami wodorowymi z tym fragmentem i w związku z tym te dwa reagenty są odpowiednio ustawione, żeby mógł wytworzyć się ten związek końcowy. Czyli jest to taki przypadek, miałby to być taki przypadek autoreplikacji. Inni autorzy uznali, że jest to zwykła kataliza. W procesach w organizmach żywych bardzo ważne są zjawiska przeniesienia elektronu, na przykład w fotosyntezie, w procesach widzenia. Bardzo ciekawe doświadczenia były przeprowadzone na takich ciekawych związkach rotaksana, gdzie wokół centralnej części tego związku owinięty jest związek pierścieniowy, przy czym tu możliwe są różne wersje. Otrzymuje się taki związek przez kompleksowanie z metalem, a potem przez demetalację dochodzimy do takiego układu. Przy czym tutaj przez bardzo wyrafinowane syntezy chemiczne udało się uzyskać tego typu związki, gdzie fragment porfirynowy ma różny jon centralny i badano przeniesienie właśnie elektronu między tymi jednostkami porfirynowymi, przy czym okazało się, że w związku wyjściowym to było 55 pikosekund, czas potrzebny na przeniesienie tego elektronu. Jeżeli był łańcuch, pierścień tutaj owinięty, to zmniejszyła się ta wartość do 36 pikosekund. Natomiast co jest interesujące, mimo że wiadomo, że ten elektron nie przechodzi po tej drodze, a przechodzi jakby przez przestrzeń, to jednak dodanie tutaj tego jonu miedzi spowodowało znaczne zmniejszenie tego czasu. Wiadomo, że w przyrodzie ożywionej bardzo ważne są związki prawe-lewe, które mają się do siebie tak jak prawa i lewa ręka, przy czym w przyrodzie występuje znaczna preferencja dla, zjawisko to nazywa się chiralnością i w przyrodzie występuje znaczna preferencja dla jednego z rodzajów tego rodzaju cząsteczek, na przykład dla alfa helic DNA. Natomiast okazuje się, że seryna jako jedyna wśród zwykłych aminokwasów tworzy tak zwane homochiralne klastery o liczbach magicznych, czyli tworzy układy tych cząsteczek, w których znajdują się cząsteczki seryny o jednym rodzaju chiralności, albo prawe, albo lewe. Taka ciekawostka, mówiliśmy, że potrafimy naśladować transport pasywny przez błony komórkowe, natomiast nie potrafimy naśladować transportu aktywnego. W nim oczywiście przyroda jest niesamowicie wydajna. Bardzo ważne tego typu związki to są siderofory czy syderofory. To są układy wychwytujące żelazo z roztworów o bardzo małym stężeniu.
Żelazo, mimo że jest mikroelementem, jest bardzo ważne w przyrodzie ożywionej, na przykład bierze udział w oddychaniu, w fotosyntezie. Jon żelazowy jest bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie, 10 do minus 10, i przyswajalny jedynie przez mikroorganizmy, które mogą go pobierać ze środowiska przy stężeniu 5 razy 10 do minus 7 mola na litr i akumulować go. Natomiast naturalne sojderofory, na przykład takie jak ten związek wyizolowany z bakterii morskich, mogą wychwytywać jony żelazowe z roztworów o tak małym stężeniu i kumulować je. No i tutaj są przykłady sojderoforów naturalnych i sztucznych. Warto powiedzieć, że związki te mają bezpośrednie zastosowania na przykład przy leczeniu ostrych zatrucionami żelaza. Cząsteczki z dziurką cyklodekstryny to są takie związki makrocykliczne. Te trzy to są najbardziej znane, alfa, beta i gamma cyklodekstryny. Widać, że jest tutaj otwór, w który mogą, co jest bardzo ważne, selektywnie wchodzić inne cząsteczki. Okazuje się, że cząsteczki te mogą wpływać na tak zwaną regioselektywność reakcji bez cyklodekstryny. Otrzymuje się przy chlorowaniu anizolu te dwa związki. Z alfa-cyklodekstryną otrzymuje się tylko jeden związek, tylko związek para. Na przykład w obecności takiego specjalnie zrobionego, tak specjalnie zrobionej pochodnej zawierającej dwie beta-cyklodekstryny, udało się katalitycznie rozerwać tutaj centralne wiązanie 15-15 prim w beta-karotenie. No i jako modele enzymów. Na ogół rzecz biorąc, katalityczna aktywność cyklodekstryn jest bardzo mała, ale bardzo wysoka jest ich selektywność. Natomiast przy hydrolizie ferrocenyloakrylanu okazuje się, że uzyskuje się przyspieszenie, które jest porównywalne z przyspieszeniem reakcji enzymatycznych. Tłumaczy się to w ten sposób, że ten fragment ferrocenylowy dobrze pasuje do wnęki cyklodekstryny i wtedy ten fragment estrowy jest blisko grupy OH, prowadząc właśnie do korzystnych warunków reakcji. Cyklodekstryny, jak mówiłam, używa się jako modele enzymów, przy czym zdarzało się nawet, tak jak w przypadku modeli rozcinania enzymatycznego RNA przez rybonukleazę, że konieczne było zmienienie panującego poglądu na mechanizm takiej reakcji. Mianowicie uważano, że fragmenty histydynowe, histydyny 12 i histydyny 119 z rybonukleazy właśnie powodują rozcinanie, są najbardziej ważne w rozcinaniu RNA, tutaj wiązania PO, przy czym, żeby to zbadać, Breslow syntetyzował izomery gamma-cyklodekstryny z dwoma grupami imidazolowymi w różnych pozycjach, na różnych pierścieniach tutaj. No i okazało się, że przyjęty w literaturze model jest niesłuszny, że trzeba było zaproponować inny model. No i mówiliśmy, że naśladujemy przyrodę również po to, żeby to wykorzystać. To jest przepiękna jaszczurka Gekon, która potrafi łazić i po suficie. Jej, no chyba nie tylko łapki, ale całe ciało od spodu jest pokryte malutynkimi włoskami. Oddziaływują one z sufitem. No i ta przyczepność jest tak ogromna, że jaszczurka, która swoje waży, nie spada. Chcemy to naśladować tego typu zjawiska
na przykład, żeby robić bardziej efektywne plastry. No i okazało się, że właśnie badanie tego mechanizmu przylegania przydało się do zbudowania specjalnej takiej łapki sztucznej, na której nasadzone były nanorurki węglowe, takie jak schematycznie przedstawione tutaj, i okazało się, że taka sztuczna łapka może trzymać 200 razy większy ciężar niż ten gekon. No, pajęczyna i jedwab. Wiadomo, że są to materiały o niesamowitych własnościach. Ich odporność na zerwanie, jeśli wziąć pod uwagę średnicę, jest dużo większa niż stali. I co nie jest oczywiście bez znaczenia, są to materiały biodegradowalne. Badając sposób skręcenia tych nici, utworzono w firmach już takie materiały, które naśladują jedwab i są właśnie bardzo, bardzo wytrzymałe. Proszę Państwa, przez tysiąclecia lekarze i znachorzy, zdrowi i chorzy wiedzieli, że istnieje jakaś wewnętrzna siła, która utrzymuje nas w zdrowiu i pomaga nam wyzdrowieć. Jednak ani medycyna, ani nauki przyrodnicze nie potrafiły określić tej ozdrowieńczej mocy. Uczeni postanowili wykorzystać właśnie własności samoleczenia, wytwarzając inteligentne, samogojące się materiały. Na przykład nieorganiczne kompozyty ceramiczne, wielowarstwowe, w których samorzutnie usuwana jest rdza. Wytwarza się również specjalne pokrycia zawierające związki organiczne, aby obniżyć podatność na korozję, no i również samogojące się układy w pojemnikach energii, do przechowywania energii. I taki schemat tego, jak działa taki samoleczący się, samogojący się materiał. Mianowicie w polimerze mamy cząsteczki katalizatora i mamy kapsułki z prekursorem polimeru. Jeżeli pojawi się rysa, jeżeli ona dotrze, tak jak w tym wypadku, i do katalizatora, prekursora polimeru i do katalizatora, to one wzdłuż rysy się połączą. I wzdłuż rysy się połączą, nastąpi reakcja polimeryzacji i mamy wyleczony polimer. Bardzo ważnym kierunkiem zastosowań, które oparte są na naśladowaniu przyrody, są tak zwane materiały biodegradowalne. Są to na przykład szybko rozkładające się opakowania. Tworzy się je na przykład z pochodnych cyklodekstryn, z jakichś laminatów hitosanceluloza na przykład. Również bardzo ważnym zastosowaniem, które już jest stosowane, ale na pewno można je udoskonalić, są rozpuszczające się w organizmie szwy i nici chirurgiczne. I tu są ogromne pytania oczywiście związane z tymi zastosowaniami. Ponieważ nowe materiały uzyskane dzięki badaniom z zakresu chemii biomimetycznej są przydatne w lecznictwie w wielu urządzeniach, ale oczywiście nie znamy wszystkich konsekwencji ich stosowania. Jest takie interesujące pytanie po wstawieniu ilu protez lub innych urządzeń w nasze ciało będziemy mogli jeszcze powiedzieć ja. Czy wszystkie te protezy, implanty i tym podobne są nieszkodliwe? No i podsumowując, należy podkreślić, że stoimy u progu ogromnych, nie tylko technologicznych zmian,
powstających w oparciu o chemię supramolekularną, w tym chemię biomimetyczną, informatykę i biotechnologię. Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie przewidywane zmiany są pożądane. Ten kierunek rozwoju, mimo że bardzo intensywny, może spotkać i spotyka na ogromne opory nie tylko polityków i grup religijnych, ale również nawet menedżerów wielkich korporacji. Na finansowanie tych badań przeznacza się w wielu krajach ogromne, rosnące o kilkadziesiąt procent rocznie fundusze, które pochodzą od państwa, na przykład Nanotechnology Initiative rządu USA, na przykład programy finansowania wybranych kierunków badań w Japonii i Unii Europejskiej oraz ze źródeł prywatnych. No, nie chciałabym tutaj wspominać o tym, jak kiepsko jest finansowana nauka w Polsce, również te kierunki, i grozi nam nie tylko to, że nie robi się u nas takich badań, ale grozi nam to, że nie będziemy potrafili nawet zaabsorbować czekających na zmian technologicznych. Byłam kiedyś na wykładzie profesora japońskiego, który był bardzo nietypowy. Wykład był na temat finansowania nauki w Japonii i pan profesor w zupełnie nie japoński sposób mówił szalenie emocjonalnie. Najpierw o załamaniu gospodarki japońskiej w połowie lat 90. XX wieku, a następnie o tym, że Japonia postanowiła finansować bardzo, bardzo dużymi pieniędzmi, finansować bardzo, bardzo wybrane, nieliczne kierunki badań. I to się im zaczyna, to im zaczyna procentować teraz. Także myślę, że musi się coś zmienić u nas również, żeby można było korzystać z najnowszych wyników badań.